witamy w 11 odcinku magazynu Ekstraliga. Znajdujemy się na Soccer Arenie, w miejscu, gdzie można grać przez cały rok w piłkę nożną. Kiedyś Andrzej Bogucki śpiewał "Trzej przyjaciele z boiska", dzisiaj może nie przyjaciele, ale na pewno szanujący się rywale, bo gośćmi będą zawodnicy z Ekstraligi. Michał Budkiewicz z Warszawy, Warszawia. Dzień dobry. Kasper Falkowski ze Znicza Pruszków oraz kapitan talentu Warszawa Michał Zawistowski. Dzień dobry. Z tymi zawodnikami porozmawiamy sobie o minionej kolejce Ekstraligi, już 12. Podsumujemy sobie delikatnie ten sezon, bo zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że nie będziecie odpowiadać jak polscy piłkarze, nie będzie tutaj mówienia o legendarnym wyciąganiu wniosków. Nie pójdą też jakieś tam cytaty w stylu Paulo Coelho, będzie ciekawa rozmowa, a my już płynnie przechodzimy do pierwszego skrótu, gdzie talent grał z Escolą. 12. kolejkę Ekstraligi rozpoczynamy od wizyty przy ulicy Fleminga 2, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć mecz pomiędzy Escolą Warszawia a Talentem Warszawa. Ostatnie zwycięstwo, czy dzisiaj planujecie powtórzyć tą sytuację? Myślę, że tak, jesteśmy bardzo dobrze na to przygotowani. Remis daje Wam pewny awans w lidze, czy to deprymuje Was do rozpoczęcia trochę bardziej defensywnie niż zwykle? Nie, nie sądzę. Zaczniemy tak jak zawsze, czyli ofensywnie. Jak forma przed dzisiejszym meczem? Bardzo dobrze. Cel na dzisiejsze spotkanie? Wygrana. No, mam nadzieję, że tamta porażka to był tylko jednorazowy incydent i w tym meczu pokażemy, na co nas stać, i talent się przekona o naszych możliwościach. Walka o mistrzostwo, czy to dokłada dodatkową presję, że nie możecie pozwolić sobie na stratę choćby jednego punktu? Walczymy o mistrzostwo i każdy mecz ma być wygrany, i takie są nasze cele. Jak forma przed dzisiejszym spotkaniem? Mam nadzieję, że każdy jest w jak najlepszej formie. Brakuje co prawda jednego kluczowego zawodnika, jakim jest Franciszek Polowiec, jednakże mamy na tyle dobrych zawodników, że każdy zajmie jego miejsce w pełni dobrej dyscypliny. W pierwszym meczu tych drużyn talent zwyciężył z warszawską Barceloną 4-2. Przez co emocje w tym meczu były zagwarantowane. Gospodarze podchodzili do spotkania bardzo skoncentrowani, ale to talent zaatakował od pierwszego gwizdka. Dobre okazje do strzelenia bramki mieli najpierw Długi, a potem Remik, którego strzał po ominięciu bramkarza zablokował obrońca Escoli. W końcu po kolejnej akcji lewym skrzydłem Piotrek został sfaulowany w polu karnym, a Zawis pewnie wykonał kolejną jedenastkę w tym sezonie. Potem była szansa nawet na podwyższenie prowadzenia, ale niewiele zabrakło do wykorzystania niepewności bramkarza Escoli. Gospodarze również mieli parę szans do zdobycia bramki. Pięknym strzałem popisał się lewoskrzydłowy, ale jeszcze piękniejszą paradą popisał się Góral i do przerwy to talent prowadził 1-0. W drugiej połowie Escola przejęła inicjatywę w meczu. Długie rozgrywanie piłki coraz bardziej męczyło rywali, którzy nie byli już tak groźni jak w pierwszej połowie. Często przed utratą gola ratowali obrońcy lub bramkarz gości. W końcu jednak piłka trafiła do siatki talentu. Ładnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się pomocnik Escoli, czym wyrównał stan spotkania. Niedługo potem mogli wyjść na prowadzenie, ale kolejny rzut karny w sezonie obronił Kamil Górski. Ostatecznie mecz pełen emocji zakończył się rezultatem 1-1, dzięki czemu talent zapewnił sobie miejsce wśród najlepszych na Mazowszu w następnym sezonie. Posłuchajmy jeszcze wywiadów z zawodnikami obu drużyn. 4 punkty w 2 meczach z wicemistrzem Polski, chyba to super przydźwignik dla Was. Myślę, że ambicja i nasze skupienie na treningach, przede wszystkim ciężka praca i nie tracenie koncentracji, że tak powiem, robi swoje po prostu. Jakie to uczucie obronić karnego, który daje utrzymanie w lidze? Co ja mogę powiedzieć? No, rewelacyjnie się teraz czuję. Oby tak dalej. Jest niedosyt mimo wszystko? Tak, bardzo chciałem zachować to czyste konto. Pierwsza połowa bardzo dobra w moim wykonaniu, jak i w wykonaniu całej drużyny. Myślę, że ten wolny to po prostu przypadek. Co można więcej powiedzieć? Jeden punkt w 2 meczach z talentem, chyba nie do końca leży Wam ten przeciwnik. No na pewno szkoda zgubionych punktów, bo te punkty by się przydały w rozliczeniu końcowym, no ale już teraz możemy tylko gdybać i gramy dalej. Mamy przed sobą najważniejsze mecze teraz, bo tak naprawdę mecze z Ząbkami i z Legią zdecydują, kto zostanie pierwszy w tabeli. No i o to graliśmy cały sezon, no niestety tu znowu nam się noga podwinęła z tym talentem. No ciężko powiedzieć. Czym przede wszystkim zaskoczyli? Wie pan co, no ciężko tak powiedzieć, po meczu od razu będziemy to pewnie analizować. Na pewno
No szkoda, mieliśmy tego karnego, mieliśmy jakieś tam swoje sytuacje, ta bramka ze Spalonego, no. Wydaje mi się, że na pewno też talent miał sytuację i wydaje mi się, że zarówno i my mogliśmy strzelić więcej bramek i ten talent też mógł wklepać nam spokojnie ze dwie bramki na pewno. I tak jak widzieliśmy w materiale, Escola remisuje z talentem 1-1. Wynik jest zaskoczeniem. Był tutaj zaskoczeniem dla chłopaków, bo rozmawiałem o tym z nimi w kuluarach. Michał, czy to dla Ciebie jest zaskoczenie, ten wynik? Myślę, że nie. Byliśmy przygotowani do tego meczu. Escola oczywiście nałożyła swoje tempo gry na nas w pierwszej połowie. Myślę, że choć byli przy piłce, ale dominowaliśmy tą grę. No tak, mieliśmy bo w pierwszej połowie mieliście 3-4 sytuacje stuprocentowe. Tak, mogliśmy, gdybyśmy je wykorzystali, byśmy wschodzili do szatni z 4-bramkową przewagą, ale się niestety nie udało. Karny strzelony, tyle co nam przynajmniej dało. I w drugiej połowie mieliśmy założenie po prostu, żeby utrzymać ten wynik, albo może coś jeszcze się pokusić o kolejną bramkę. 4 punkty ogólnie zdobyliście ze Skolą. Czy jakoś specjalnie się motywujecie na te mecze, czy po prostu tak wyszło, ten rywal wam leży? Po prostu nam tak wyszło, że po prostu lepsi przeciwnicy nam po prostu leżą. Są według nas bardziej tacy, no wiemy, że to po prostu są dobre drużyny. Wiemy, że z nimi będzie ciężko. Jak to sobie ustawimy w psychice i ogólnie mentalnie nastawienie, to myślę, że po prostu to wpływa na naszą grę. A jakie były główne założenia na to spotkanie trenera Bonikowskiego? W szatni mieliśmy hasło punkt, które miało dużo znaczeń. Znaczyło na przykład, żeby zdobyć właśnie punkt, żeby się utrzymać w tej lidze, tak, żeby zagrywać każde podanie w punkt, każdy strzał, żeby był w punkt, po prostu wszystko w punkt. No i po prostu wzięliśmy to sobie do serca I tak było w wyszło. Punkt. Było w punkt. Jako kapitan. Wiem, że zaraz odpowiesz cały zespół, ale nie chcę słyszeć odpowiedzi cały zespół. Kogo ty byś wyróżniał? Często wyróżniamy, zawsze chłopakom jest miło, nie krytykujemy, wyróżniamy. Kogo ty jako kapitan wyróżniasz za to spotkanie szczególnie? Naprawdę chciałbym wyróżnić Długiego za jego dobrą grę. Napędzał te lewe skrzydło, a potem w prawe w drugiej połowie. Naprawdę zasłużenie. Walczył na rzut karny i myślę, że go chciałbym wyróżnić, oraz Kacpra Wasiluka za jego dobrą grę oraz za pracę w obronie, mimo że jest napastnikiem. No i Kamil Górski, kolejny obroniony rzut karny w tym sezonie, więc już tu wyrasta nie można zapomnieć. Na specjalistę. Tak. Chłopaki, Michał Kacper, zaskoczeni taką postawą talentu? Zdecydowanie. Jeśli chodzi o talent, jak graliśmy z nimi, jak i zarówno w pierwszym meczu, to naprawdę pokazali, że potrafią grać w piłkę. No i jest zaskoczenie, że taki wynik padł ze Skolą, no bo jednak Escola jest dobrą drużyną. No wicemistrz Polski była w optymalnym składzie. Ale jednak, jak tutaj właśnie talent pokazał, można. Pewnie, że można. Tutaj już Was wywołałem do tablicy i za chwileczkę kontynuujemy właśnie z Wami rozmowę, gdyż byliśmy na Waszym meczu z Znicz kontra Warszawia. Zapraszam na ten materiał. Bezpośrednio po meczu talentu nasi reporterzy pojechali na stadion przy ulicy Obrońców Tobruku, gdzie oglądali starcie sąsiadów z tabeli ligowej, czyli Warsowi i Znicza Pruszków. W pierwszym meczu tych drużyn padł wynik remisowy 3-3, co powodowało, że ciężko było wyłonić faworyta tego meczu. Do pierwszej połowy Znicz prowadził 2-1. Jednak po zmianie stron od początku do końca widzieliśmy otwarte spotkanie z wieloma bramkami. Najpierw ładną akcją popisał się prawoskrzydłowy Znicza, ale niedługo potem bramkę głową zdobył zawodnik Warsowi. Spotkanie nie miało prawa nudzić żadnego kibica. Na 4-2 Znicz podwyższył, wykorzystując 11, po czym kolejną bramkę kontaktową po rzucie rożnym zdobyła Warsowia. Ostatecznie jednak to goście zdobyli kolejną bramkę i ustalili rezultat w meczu na 5-3 dla Znicza. Pomimo gradu goli widzieliśmy także wiele niewykorzystanych sytuacji. Na koniec posłuchajmy wywiadów z zawodnikami oraz życzeń kolegów z drużyny dla obrońcy Znicza. 5-3, kawał dobrej piłki z obu stron. No nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, ale mieliśmy kilka sytuacji, mogliśmy to wygrać. Czy jest to sprawiedliwy wynik? No nie, raczej nie. Powinniśmy zdobyć te 3 punkty. A w czym był dzisiaj lepszy od zespół Znicza Pruszków? Więcej utrzymywali się przy piłce. 5-3, bardzo dobre widowisko do oglądania. Tak mi się wydaje, no graliśmy bardzo dobrze.
No i pokazaliśmy klasę nad przeciwnikiem. Oba zespoły dzisiaj się bardzo dobrze zaprezentowały? Myślę, że my trochę od nich lepiej. Czy jest to sprawiedliwy według Ciebie wynik? Tak. Zaskoczyła Cię czymś Warszawia? Myślę, że wiem jak on gra i jak grali z nami zawsze i niczym nie zaskoczyła. Spodziewałeś się cięższego czy łatwiejszego meczu? Cięższego myślę. A jak ocenisz swój indywidualny występ? Strzeliłem bramkę, no ten karny, ale to moim zdaniem nie powinno być. No i myślę, że okej. Znicz wygrywa 5-3. Bardzo ciekawe spotkanie, mnóstwo bramek. Kacper, z Twojej perspektywy, czy wynik zasłużony? Jak wyglądało to spotkanie? Zdecydowanie zasłużony, ponieważ zarówno jak i w pierwszym meczu, jak i w tym, pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi od Warszawy, bo utrzymywaliśmy się ciągle przy piłce, mieliśmy dużo strzałów. No i moim zdaniem wynik jest w 100% trafiony. Michał, bo ty jeszcze mówisz o jakichś niewykorzystanych sytuacjach. No, mówiłem, no bo było trochę sytuacji do wykorzystania. Można było wołać o 3 punkty, lecz przez nasze błędy straciliśmy głupio bramki i skończyło się tak, jak skończyło. A jak przebiegało to spotkanie? Mogliście to jeszcze wygrać, czy tak jak mówi Kacper, że jednak te dwie bramki różnicy były lepsze, był Znicz? No, Znicz atakował też, ale myślę, że też mieliśmy własną okazję, żeby strzelić swoje bramki i utrzymać, żeby nie tracić bramek. No ale przez nasze głupie błędy tak się stało, że straciliśmy i Znicz wygrał. Okej, okay. A jak tutaj Kacper zapatruje się, bo w kolejnej serii spotkań mierzycie się z Talentem. Tak, dokładnie. Pierwszy mecz minimalnie wygrany po bardzo wyrównanym spotkaniu 3-2, teraz Talent pewny utrzymania na luzie, po dobrym wyniku ze Skolą. A jak sam powiedziałeś, tutaj Michał powiedział, o, Znicza boisko to lotnisko, to wielkie boisko. Jak myślisz? Myślę, że na pewno nasze boisko jest większe jak tutaj właśnie Talentu. No i myślę, że możemy to wykorzystać, bo ciągle trenujemy na tym boisku. I na pewno musimy dużo serca włożyć w ten mecz, bo Talent no, jest drużyną walczącą. I wykorzystać sytuację. Bo czasami nam to naprawdę nie wychodzi, jeśli chodzi o 100%. No i mam nadzieję, że wygramy. Okej, okay, przechodzimy do trzeciego materiału. Byliśmy również na derbach stolicy, gdzie Legia grała z Polonią. W sobotnie południe zawitaliśmy na Łazienkowską, gdzie Legia Warszawa podejmowała Polonię. W pierwszym meczu wojskowi rozgromili czarne koszule 10-2. Tym razem taki wynik przekreślał szanse gości na utrzymanie w Ekstralidze. Początek mógł zapowiadać niespodziankę, ponieważ Polonia była bliska zdobycia bramki, chociażby po rzucie wolnym pośrednim. Po mocnym początku to gospodarze zaczęli dochodzić do słowa. W końcu, po dobrym podaniu prostopadłym, sytuację sam na sam wykorzystał napastnik Legii. Niedługo potem zobaczyliśmy kolejną ładną akcję, dzięki której wynik do przerwy wynosił 2-0. Po zmianie stron dominacja Legii była nadal bezdyskusyjna. Stwarzali sobie sytuację za sytuacją i do jeszcze wyższego rezultatu brakowało nieco więcej skuteczności. Kilka razy ich strzały wylądowały na poprzeczce lub tuż obok słupka bramki Polonii. Końcowo w drugiej części udało im się zdobyć jedną bramkę, czym ustalili wynik na 3-0. Posłuchajmy teraz, co mieli do powiedzenia po meczu bramkarz Legionistów oraz zawodnicy Warsowi obecni na Łazienkowskiej. Dzisiaj pewne zwycięstwo, ale wynik dużo niższy niż na Kąt Wiktorskiej. To było cięższe spotkanie? No na pewno trochę cięższe. Widzieliśmy, że trochę było zmian w składzie przeciwnika, ale zrobiliśmy swoje. Jaki to był mecz dla bramkarza, bo zachowałeś czyste konto? No było trochę pracy, ale nie, bez przesady. Było tak fajny mecz. W porównaniu do spotkania na Kąt Wiktorskiej to wasz lepszy występ? Znaczy nie wiem, na pewno na Kąt Wiktorskiej jakiś mecz się wydawał trochę łatwiejszy, ale nie wiem, no fajny mecz. A jak oceniłbyś walkę na górze tabeli, tam Ząbkowia, wy oraz Eskola, idziecie łeb w łeb? Znaczy decydujący mecz rozegramy ze Skolą za tydzień, no i mam nadzieję, że go wygramy. Czy dzisiejsze spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie? Tak, bo mniej więcej okej. Okay. Legia przeważała. Kogo byście wyróżnili? Na pewno bramkarz Legii pokazał dobry poziom.
Pierzak, Patryk też. Jaki aspekt gry zdecydował nad zwycięstwem Legii? Dokładność. Dużo strzałów oddawali też. Legia ponownie pokonuje w derbach stolicy Polonię, tym razem 3-0. I Polonia na pewno spada z Ekstraligi, będzie grała w Lidze Wojewódzkiej. Michał, zaskoczony taką postawą Polonii, bo ona raczej była to typowana obok Legii Escoli do podium. Tak, na początku sezonu myśleliśmy, że czołówka to właśnie będzie Escola, Polonia, Legia. Jestem bardzo zaskoczony, nie tylko ja, ale także moi koledzy z drużyny. Skończyli w CLJC bodajże na 5. lub 4. miejscu, więc po prostu jak wrócili do Ekstraligi, po prostu byliśmy pewni, że się utrzymają, a to takie wielkie zaskoczenie, że nagle spadają. Kacper, Michał, wy zaskoczeni? Też. Dokładnie to samo, co powiedział kolega. A z czego to może wynikać, że trochę zlekceważyli tą ligę? Tak, że trener poddawał wszystkich zawodników, znaczy kluczowych do CLJ-ki i myślał, że uda mu się wygrać tymi słabszymi zawodnikami, jeśli tak mogę to nazwać. Okej, no ładny tutaj cudzysłów, to na pewno. I takie pytanie do całej waszej trójki, możecie po kolei odpowiedzieć, bo właśnie rozmawiamy tu o jakichś punktach, utrzymaniach, walce o 3 punkty, zwycięstwach, ale tak naprawdę, czy miejscu w tabeli, awansach, spadkach, ale czy tak naprawdę, gdy jak trenujecie w tygodniu, gdy jak wychodzicie na boisko, to myślicie o tym, czy tak naprawdę chcecie pograć po prostu w piłkę, Michał? No, teraz myślimy o następnym meczu, tak, ale skupiamy się, żeby jak najmocniej trenować, żeby nie sobie lekceważyć treningów, tylko dawać z siebie 100%. No, ale motywacja jest na każdym treningu i w sumie to tyle. Kacper, kalkulujesz, czy po prostu wychodzisz i bawisz się i chcesz się rozwijać? Nie, ja myślę, wychodzę z takiego założenia, że no teraz naprawdę mamy świetne zespoły i po prostu w każdym meczu trzeba dawać siebie wszystko, pokazywać się z jak najlepszej strony i jakoś nie przywiązuję tego uwagi, z kim gram, bo naprawdę trzeba szanować każdego zawodnika, nie zawodnika, tylko drużynę. No zawodnika też. No zawodnika też oczywiście. Jasne. Michał, częściej w głowie kalkulujesz, że nie zagram jakiegoś podania i grasz zachowawczo, bo gramy o punkty, bo jest ważna piłka, czy po prostu show must go on, gram, cieszę się tym i co ma być, to będzie, chcę wyglądać jak najlepiej pod względem piłkarskim. Zwłaszcza, że grasz na odpowiedzialnej pozycji, bo na pozycji numer 6. Myślę, że po prostu cieszę się tą grą, lubię się utrzymać przy piłce i po prostu ją rozgrywać. Jeśli mi po prostu podanie wyjdzie, to po prostu wymazuję to z głowy, bo idzie akcja, no trzeba grać dalej, zapomnieć o tej sytuacji. Jasne. I kontynuować mecz. Fajnie się złożyło, bo każdy z was gra na innej pozycji, tak jak wspomniałem, Michał na 6, ty, Kacper, częściej na skrzydle, Michał na 9. W dwóch słowach powiedzcie, zaczniemy od Kacpra, w dwóch słowach powiedzcie, jakim waszym zdaniem powinien być taki według was wymarzony skrzydłowy? I taki możecie się wzorać, Kacper. Skrzydłowy. Jakie cechy, atrybuty według ciebie wymarzony skrzydłowy i które ty z nich już takich cech myślisz, że posiadasz? Myślę, że na pewno powinien być pewny siebie i techniczny, szybki. No i tak. Co z tego masz? Co z tego masz? Co z tego? Robimy taką samoocenę. Myślę, że na pewno szybkość i technikę. Różne, jeśli chodzi o walkę, to można... Mental. Dojdzie. Dokładnie. Michał Zalisow. Myślę, pozycja że... numer 6. Troszeczkę ewoluuje ostatnio ogólnie w światowej piłce, bo szóstka to kiedyś się myślało tylko, że to jest gość od przecinania, gość od ślizgów, coraz częściej gość od rozgrywania. Ty jesteś nawet przykładem, że gość od strzelania, bo praktycznie w każdej kolejce notujesz trafienie. Myślę, że najważniejszymi cechami środkowego defensywnego pomocnika jest przede wszystkim siła. Szybkość też się przydaje. Dobre odbiory, pewność siebie. No i zdecydowanie wzrost, żeby te piłki właśnie przecinać oraz inteligencja i przewidywanie ruchów podań zawodnika. Czytanie gry, tak? Dokładnie, czytanie gry. I myślę, że z tego co tu mam, to siłę. No tego nie da się nie zauważyć, ale jednak widzę, że ty wolisz być taką szóstką w starym stylu. Taką
szóstka końcówki lat 90. Ty nie masz prawa pamiętać tych czasów, nie. Ale jednak tak. A skąd się bierze ta twoja bramkostrzelność w tym sezonie? No, tak jakoś wychodzi, nie wiem jak to, skąd ona się wpada bierze. Wpada jak piątkowi, tak? Wpada jak piątkowi. Po prostu wpada, ale większość bramek mam z karnych. Mam 4 bramki z karnych, a 3 normalnie z akcji z pola. Okej. Okej. Michał, wymarzona dziewiątka. No, wymarzona, no. Na pewno ważna jest pewność siebie, tak jak koledzy tutaj mi powiedzieli. Na pewno szybkość, siła, siła uderzenia, precyzyjność, technika. Tak naprawdę wszystko się przyda. Aha, a jak grasz na dziewiątce, grasz w Warszawie, wiadomo, w Warszawie trenował Robert Lewandowski. Gdzieś czuję to w głowie, że tu grał Lewandowski na dziewiątce. Jest coś takiego, czy po prostu o tym nie myślicie? Ja się o tym nie myślę. Okej. Jeszcze mam takie do was pytania, ciekawostki też i potem jeszcze przejdziemy sobie do podsumowania tego jakby już sezonu, który zbliża się do końca. Michał, ty byłeś w klasie sportowej, w szkole sportowej MZPN-u i zdecydowałeś się na przejście do klasy sportowej w Talencie Warszawa. I czym jakby, dlaczego podjąłeś taką decyzję o takiej zmianie? Ciężko mi powiedzieć, ale z tego co dobrze pamiętam, bo to było dawno już, 2 lata temu, z tego co dobrze pamiętam, to po prostu treningi. W tamtej szkole po prostu nie mogłem trenować w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, bodajże w czwartki albo w czwartki już mógłbym, w klubie. I bym sposobem przychodził tylko w piątki na treningi, więc po prostu mi się mało zgrał z drużyną. I myślę, że to jest główny czynnik właśnie zmiany szkoły. Dużo, jest jakaś różnica między klasą sportową MZPN-u, klasą sportową w Talencie? No szczerze mów. Jakościowo myślę, że po prostu tam mamy codziennie treningi związane z piłką nożną, a w naszej szkole są różne sporty. Uprawiamy siatkówkę, unihokej, mamy też siłownię, a tam akurat siłowni nie mieliśmy, w ogóle takich rzeczy nie mieliśmy. Tam tylko po prostu piłka i kondycja. Była po prostu technika, kondycja i jakieś tam schematy związane z piłką nożną, a tu mamy różnorodność dokładnie, więc tak ciężko mi określić. Na każdego z was mam pewnie jakiś research sobie zrobiłem i ciekawostki. Kasper, ty byłeś na testach w Legii Warszawa. Pokrótko opowiedz, jak to wyglądało, na czym polegało. Ile byłeś tam? Byłeś cały tydzień, miesiąc, czy po prostu na jednym treningu? Jak wyglądały te testy? Nie byłem w ogóle na testach. Nie byłeś w ogóle? Nie, miałem propozycję, żeby być, tak? Ale miałem w tym momencie kontuzję. Aha. I po prostu trener powiedział, żebym wyleczył, bo miałem problemy z podfinami. I nie, w ogóle nie byłem na... Jest jeszcze szansa, że będziesz na tych testach? Jest jakiś tam cały czas kontakt z Legią? Tak, kontakt z Legią, interesują się. I mam nadzieję, że jednak jeszcze odezwę się, wiesz, jeśli chodzi o tą, żebym potrenował z nimi i się sprawdził. No cała trójka tutaj was na tych kanapach znalazła się, dlatego bo jesteście wyróżniającymi się postaciami w tym sezonie, więc jesteś wyróżniającą się postacią, więc mam nadzieję i trzymamy kciuki, że na tych testach będziesz. Michał, a ty za to byłeś zawodnikiem Polonii Warszawa. Byłem. I tutaj co skłoniło cię do przejścia, że tak powiem, na drugą stronę ulicy, bo wiemy, że Warszawa jest po drugiej stronie ulicy. No, na pewno uważam, że Warszawa była lepszym klubem i zdecydowałem się po prostu przejść ze względu, żeby się rozwijać. Okej. Rozumiem. Chłopaki, minęło już 12 kolejek tej naszej ekstraligi. Wy zagraliście praktycznie we wszystkich spotkaniach. Macie już jakiś sobie obraz. Kasper, jakbyś to podsumował, tą ligę? No zaskoczyło nas, wiemy, spadek Polonii. Czy coś jeszcze, jakbyś ocenił poziom, swoje występy? Czy jeśli chodzi o ogólnie nasz zespół, to jestem zadowolony z 4. miejsca, aczkolwiek jesteśmy bardzo ambitną drużyną, no i fajnie jakbyśmy byli jednak w czołówce. Tak wyszło, mieliśmy swoje mecze, pole do popisu, nie wyszło, trudno. Michał, jakbyś tu podsumował Warszawę, która
w rundzie wiosennej w tamtym sezonie wygrała tą Ekstraligę. Wiadomo, teraz było troszeczkę ciężej, bo zeszła Legia Eskola z Celiotki, no ale jakbyś to podsumował, wykonując swoim czy całego zespołu? No, zespół sprawdzał się bardzo dobrze, lecz przyszło sporo nowych zawodników. No i do końca się jeszcze nie dograliśmy. Ale wygląda to dobrze, tylko musimy, następnym sezonie na pewno pokażemy, że może pokażemy, co potrafimy. A swoją grę, bo jestem zadowolony bardzo z swojej gry. Okej. Okay. Michał, my wiemy, że jakby cel minimum, czyli zostanie zrealizowany, ale coś jeszcze? Co cię zaskoczyło w tej Ekstralidze? Co ci się podobało, co ci się nie podobało, jakie wnioski, jakie myśli? No oczywiście mi się nie podobały przegrane mecze, no, to jest pewne, a podobały mi się właśnie wygrane mecze. Mhm. A myślę po prostu, że cel, który sobie założyliśmy przed sezonem, żeby się właśnie utrzymać, się udał, z tego jesteśmy zadowoleni. Myślę, że w następnym sezonie postaramy się powalczyć o najwyższe cele, choćby nie bardzo trudno, bo to są naprawdę bardzo dobre drużyny już. Pierwsza ósemka na Mazowsze, więc to już naprawdę wysoki poziom. Wchodzi najprawdopodobniej Wisła Płock i Ursus Warszawa. Ursus chyba wam dobrze tu wszystkim na ten zespół. A Wisła Płock dobrze zna talentowi, bo wiosną walczyliście o wejście właśnie z Ligi Wojewódzkiej. Coś jeszcze cię tutaj, nie wiem, zaskoczyło? Poziom zaskoczył cię bardzo, właśnie bardzo duży jest przeskok z Ligi Wojewódzkiej do Ekstraligi? Myśleliśmy na początku, że tak, że bardzo duży. Ale jak rozegraliśmy te wszystkie mecze, to po prostu przegrane były albo wygrane minimalne, więc po prostu się liczy, może nie powiem, że szczęście, ale w większości przypadkach. No szczęście to tam jakieś 10-5% futbolu, ale akurat Kacper, jak zadałem to pytanie, czy jest duży przeskok, to kiwałeś głową, że tak. Jest duży przeskok według ciebie? Moim zdaniem jest, bo jeśli chodzi o Ligę Wojewódzką, to teraz właśnie jak kolega powiedział, wyniki są po 1-0. Czasami się zdarzają takie jakieś wyższe wyniki, ale tam to wychodziło się na mecz, no i nie miało się takiego poziomu po prostu jak teraz mamy. I dlatego właśnie tak. Jest moim zdaniem. No, mi też oglądałem te mecze i widzę Wojewódzki teraz w Ekstralidze. Wydaje mi się, że duża większa jakość piłkarska jest jednak w Ekstralidze. No i nie ma takich meczów, że wiadomo, czasami te zespoły nawet z Wojewódzki bardzo mocno odstawały poziomem, gdzie jechało się daleko, daleko poza Warszawę. No cóż panowie, nie będę was tu dłużej trzymał. Zaraz kolejne treningi, kolejne mecze. Znicz gra z Talentem Warszawiarskim w następnej kolejce. Z Dolkanem. Warszawia z Dolkanem, czyli też ciekawy pojedynek. Tak. Drużyn, które bardzo często ze sobą grają, ale czasami sparingi gracie, tak. Gracie zimą. Dolkan, który tutaj, Ząbkowia Ząbki dokładnie, która cały czas nawet ma szansę na zajęcie pierwszego miejsca w tej Ekstralidze. Zaskoczeni? No, dlaczego? No, dobrze grają chłopaki. No i wygrywają mecze i zasłużenie czasami nawet. Mnie zaskoczyła pierwsza kolejka, bo zaczęli z dolnej na dole tabeli, a teraz, jak można zauważyć, odkuli się fajnie, wszystko punktują, pochwaliliśmy Ząbki. Michał, a czy ty kogoś jakbyś z rywali miał pochwalić, to kogo? Czy z zespołów, czy też, no czasami się znacie, no ja, jeżeli masz jakieś nazwisko w głowie, to śmiało, jeżeli nie, to obecnie, no może sobie przypomnę, to wtedy się wtrącę. Ale zespołu na przykład zaskoczyła ci, nie wiem, gra Eskoli albo nie wiem, gra Legii, że... Legii bardzo, że tak dobrze porwali piłką, tak. Kacper, gdybyś ty miał kogoś pochwalić? Tak z innego zespołu, nie wiem, grałeś na jakiegoś lewego albo prawego obrońcę i nie dawałeś sobie z nim rady. Ewentualnie patrzyłeś z drugiej perspektywy, mówił, ale tam kot zasuwa na drugim skrzydle. Jeśli mógłbym pochwalić, no to na pewno ze Skoli prawego obrońcę Pytlewski. Jest naprawdę bardzo szybki i jak właśnie graliśmy ze Skolą, miałem problem z nim. Michał, który obrońca dał ci się we znaki? No teraz tak ciężko powiedzieć. Tak? Myślę, że każdy obrońca w tej lidze jest na podobnym poziomie. No i nie jest tak łatwo. Okej. Okay. Daję radę. No. To tyle w naszym dzisiejszym odcinku. Naszymi gośćmi byli wyróżniający się zawodnicy
z Ekstraligi, z tego sezonu. Michał Zawisowski z Talentu Warszawa, Kasper Falkowski ze Znicza Pruszków, Michał Budkiewicz z Warsowi, Warsowia. Panowie, cieszę się bardzo, życzę powodzenia w dalszej karierze, zabawie, uczeniu się gry w piłkę. Mam nadzieję, że za parę lat będę mógł się pochwalić, że robiłem wywiad przed jakimś tam Tomaszem Smokowskim czy Mateuszem Borkiem. Tyle na dziś. My widzimy się za tydzień. Zapraszam serdecznie.